Na drugą kawę zaprasza Ludowa Bar. Mateusz Magdziarz, witam serdecznie w drugiej kawie i zapraszam na rozmowę. Moim gościem jest Aleksandra Czerkawska z lokalnej grupy rybackiej. Witam Pani Aleksandro. Dzień dobry. Panie Aleksandro, chciałem zapytać, LGR to jest taki skrót, który w ostatnich miesiącach, a właściwie chyba już można powiedzieć, że to są lata, na Opolszczyźnie staje się coraz bardziej rozpoznawalny i charakterystyczny. Tak, już właściwie w latach, bo funkcjonujemy obecnie trzeci rok. LGR, czyli Lokalna Grupa Rybacka, powstała w 2010 roku, a taką aktywną działalność zaczęliśmy od 2011 roku. Proszę powiedzieć, czym zajmuje się Lokalna Grupa Rybacka, bo z tego co słyszałem, to nie biegacie z wędkami nad rzeki, nad różne akweny, ale zajmujecie się zdecydowanie bardziej szerszą działalnością, akurat związaną z rybołówstwem, z wędkarstwem. Tak, bo Lokalna Grupa Rybacka zrzesza, jest stowarzyszeniem i zrzesza całą grupę ludzi, w tym m.in. wędkarzy właśnie, którzy biegają z wędkami, a my jako stowarzyszenie oprócz właśnie wędkarzy zrzeszamy rybaków, bo to jest odrębna zupełnie jakby sektor związany z rybami, ale nie z wędkowaniem, tylko po prostu z osobami, które hodują ryby i głównie jakby dla nich jesteśmy, czyli zrzeszamy po prostu rybaków w celu wymiany doświadczeń, w celu integracji tego sektora, ale również zrzeszamy sektor publiczny, czyli gminy. Jest 11 gmin na Opolszczyźnie, które zostały określone jako gminy, gdzie rybackość występuje. Zostało to zbadane według tam klucza określonego przez Ministerstwo Rolnictwa. I właśnie na tych gminach jest największe skupisko rybactwa i właśnie ich Te gminy są naszymi członkami. Oprócz tego zrzeszamy również sektor społeczny, czyli Polski Związek Wędkarski, Polskie Towarzystwo Rybackie, Ochotniczą Straż Rybacką. I generalnie mamy też wśród swoich członków takich zwykłych sympatyków, czyli sympatyków zarówno naszego stowarzyszenia, jak i samych ryb. Na czym polega fenomen tego, że nagle Opolszczyzna zaczęła być mocno kojarzona z karpiem? Fenomen tego polega na tym, że Opolszczyzna jest trzecim województwem w kraju, jeżeli chodzi o produkcję karpia i to przede wszystkim z tego wynika. Natomiast tak przypuszczam, że dzięki naszej działalności to zostało zauważone, gdyż większość osób, nawet ja sama, dopóki nie pracowałam w stowarzyszeniu, nie wiedziałam, że tak dużo tego jest i faktycznie jest to bardzo duża gałąź gospodarki i faktycznie w skali kraju jesteśmy na trzecim miejscu, pomimo tego, że wielkościowo wielkość wody nie jest wcale na trzecim miejscu, tylko po prostu mamy dobrą wydajność i dobrych rybaków. A to jest też tak, że lubimy karpia, lubimy go jeść? Na Opolszczyźnie, tak, czy w ogóle? Na Opolszczyźnie. Myślę, że tak. I to, bo robimy różnego rodzaju ankiety, wydajemy różnego rodzaju publikacje, które się cieszą bardzo dużą popularnością na różnego rodzaju wydarzeniach promocyjnych, których bardzo, bardzo dużo organizujemy czy uczestniczymy. Podchodzi do nas bardzo szeroki wachlarz ludzi, zarówno młodych, jak i starszych, którzy są totalnymi fanami tej ryby. Nawet wśród znajomych, jak się dowiadują, że na przykład robimy jakąś imprezę i zapraszam, że będzie degustacja ryby, w sensie karpia, no to wszyscy przychodzą z dużym zainteresowaniem i zaciekawieniem, że w takiej formie można to zjeść, że w takiej, że naprawdę jest to dobra ryba. A to w wielu osobach chyba pokutuje takie przekonanie, że jeśli karp, to ten karpik typowo wigilijny, gdzieś tam łuska w okolicy Bożego Narodzenia, ale niekoniecznie w trakcie roku. To jak można podać karpia tak, żeby on w pozostałych miesiącach nieświątecznych smakował dobrze i był atrakcyjny dla kupców smakowych?
Większość osób faktycznie kojarzy sobie tą rybę tylko z 24 grudnia i w ogóle nie ma szans, żeby sięgnąć po karpia wcześniej, w innym czasie. Natomiast my staramy się po części to zmienić i to dwutorowo. Z jednej strony staramy się zmienić nastawienie rybaków, a bardziej ich hodowlę, żeby tak pozmieniali hodowlę, gdyż hodowla karpia jest taką hodowlą ekstensywną, czyli nie można jej ani przyspieszyć, ani zatrzymać, czy w ciągu jednego roku zmienić, tylko trzeba to robić wieloetapowo. Natomiast wiemy, bo robimy też takie ankiety, czy przeprowadzamy rozmowy, że byłoby zainteresowanie zjedzeniem karpia w ciągu roku, a przede wszystkim można to potwierdzić tym, że jak na przykład w lipcu na jakimś wydarzeniu promocyjnym częstujemy ludzi na przykład wędzonym karpiem, który się cieszy bardzo dużą popularnością, to on znika w 2 sekundy po prostu i wszyscy wracają i się pytają, gdzie można kupić, jak to zrobić i tak dalej. A proszę powiedzieć, jak wygląda sprawa waszych perspektyw, bo LGR działa dosyć prężnie, także jeśli chodzi o pozyskiwanie środków na swoją działalność, to są środki zewnętrzne, to nie tak jak taki tradycyjny związek, który gdzieś tam się utrzymuje ze składek swoich członków, ale pozyskujecie dużo pieniędzy z zewnątrz, w tym także środków z Unii Europejskiej. Tak, my głównie korzystamy z środków unijnych, gdyż lokalne grupy rybackie na terenie całej Polski zostały stworzone jakby z inicjatywy tak naprawdę Unii Europejskiej po to, żeby rozdysponować środki z programu operacyjnego PO Ryb na lata 2007-2013. 2007-2013 na tereny zależne od rybactwa. Zostały one tak określone, dlatego właśnie na Opolszczyźnie jest to 11 gmin. I my pośredniczymy w dotacjach unijnych, jak też sami korzystamy z tych środków właśnie dla mieszkańców, dla podmiotów gospodarczych, nie tylko rybackich, ale różnych, czy na rozpoczęcie działalności, czy na rozszerzenie działalności, czy właśnie dla gmin z tak zwanej osi czwartej właśnie na rozwój terenów zależnych od rybactwa. I jakie to są pieniądze? O jakich środkach mówimy dla Opolszczyzny? My mieliśmy przyznany budżet 22 miliony. Obecnie mamy wykorzystane, w sensie podpisane są umowy w Urzędzie Marszałkowskim, bo my pośredniczymy, jakby selekcjonujemy te pierwsze, najpierw złożone wnioski i te, które zostaną dobrze ocenione, przekazujemy do Urzędu Marszałkowskiego, gdzie one są dalej rozpatrywane. I na dzień dzisiejszy mamy wydane 80% tego budżetu. W czwartym kwartale planujemy ostatnie nabory. I co dalej? No i co dalej? Będziemy rozliczać swoją działalność, natomiast teraz trwają prace w Warszawie, w ministerstwie, ale też w Brukseli, bo to się wszystko jeszcze dopina, jeżeli chodzi o szczegóły, nad przyszłym okresem finansowania, czyli na lata 2014-2020. Jest jeszcze to niesprecyzowane, w jakiej formie będą działały lokalne grupy rybackie. Na pewno będą środki na to, żeby funkcjonować. Natomiast mówi się o tym, żeby połączyć LGR-y, bo tak w skrócie się na nas mówi, z lokalnymi grupami działania, które działają podobnie, tylko korzystają ze środków rolniczych, tak, typowo rolniczych. Także to jest też jeden z pomysłów ministerstwa. Natomiast teraz trwają prace i tak trudno powiedzieć. Natomiast my już tutaj na naszym terenie na pewno będziemy aplikować o te środki i myślę, że będziemy mieli duże poparcie, bo wiem, że nasza praca jest dostrzegana i to pozytywnie. Czyli liczymy na to, że opolski karp pojawi się w tej nowej perspektywie unijnej. Dziękuję Pani Aleksandro za rozmowę. Dziękuję. Drugą kawę prowadził Mateusz Magdzierz. Dziękuję serdecznie za uwagę. Do zobaczenia.